Zaczynamy program. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy pierwszą naszą rozmowę polityczną. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, ze względu na datę, jaka dzisiaj jest 8 marca, Dzień Kobiet, to zapytam, łatwiej w polityce pracuje się z kobietami czy z mężczyznami? Nie mam takich rozróżnień. W każdym zawodzie szukam specjalistów i fachowców. Również zawód polityka wymaga pewnych umiejętności. I nie rozróżniam według płci, tylko według rzeczywistych umiejętności, rozeznania politycznego, talentów politycznych. A panie ministrze, bardzo dyplomatycznie, bardzo słusznie, ale zgodzi się pan ze mną, że my kobiety potrafimy ogarniać, tak potocznie mówiąc, 10 rzeczy w jednym czasie, czy nie? To ułatwia sprawy? One się posuwają wtedy do przodu? Z pewnością talentów kobietom Pan Bóg dał dużo. Możemy my, mężczyźni, tylko im tych talentów zazdrościć i od nich się wielu rzeczy uczyć. No i to chciałam usłyszeć, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Oczywiście my kobiety staramy się na każdej płaszczyźnie, natomiast w polityce kobiety coraz częściej zajmują coraz poważniejsze stanowiska i z tego bardzo się cieszę, ale już porozmawiajmy stricte o tej, no właśnie, polityce. Czy to nie jest polityka, czy to jest dziennikarstwo? Może w ten sposób, panie ministrze. Ostatnie bardzo poważne ataki na Jana Pawła II, na osobę świętą, na człowieka, który dla większości Polaków jest niekwestionowanym autorytetem. I tu powstaje pytanie, czy to jest polityka, czy to jest zbijanie politycznego kapitału przez niektóre środowiska też polityczne, czy to jest dziennikarstwo, jeśli mówić tutaj o materiałach konkurencyjnej stacji? To jest coś szerszego niż polityka. To jest projekt lewicowo-liberalny, który ma kompletnie zmienić naszą cywilizację, wykorzenić ją z tego, czym ona była przez 2000 lat, z tych wartości, na których była budowana, z powodu których to była najbardziej, można powiedzieć, życzliwa indywidualnemu człowiekowi cywilizacja w całym projekcie światowym. I ta ideologia lewicowo-liberalna, no, z tymi wszystkimi znakami, które znamy, genderyzm, ekologizm, eutanazja, aborcja i tak dalej, ruch homoseksualny, to wszystko ma być wehikułem budowania nowej, dziwnej dla mnie i niezrozumiałej cywilizacji, a główną przeszkodą w dojściu do tego, żeby tę nową cywilizację, ten nowy, w cudzysłowie, wspaniały świat zbudować, jest instytucja Kościoła rzymskokatolickiego. Proszę zwrócić uwagę, jak był ten kościół atakowany w Hiszpanii i się udało niestety, w Irlandii i się udało niestety, we Włoszech. Ta instytucja jest też dezawuowana, no i w Polsce. I moim zdaniem to wynika właśnie z tego, że postrzega się tę instytucję jako główną przeszkodę w projektowaniu tego nowego świata ideologicznego. I jeżeli nie można polemizować z nauczaniem, bo nauczanie jest przekonywujące, jest prawdziwe, jest oparte na zdrowym rozsądku, nie tylko na teologii, to trzeba podciąć korzenie autorytetów i zdezawuować te autorytety. Jan Paweł II pozostawił po sobie 80 tysięcy stron druku, niezwykle cennych dla refleksji nad kondycją człowieka, nad naszym światem myśli. Trudno z nimi polemizować, bo one są po prostu prawdziwe i zdroworozsądkowe, więc trzeba zdezawuować autorytet, opowiedzieć coś o nim złego, żeby przestano go czytać, żeby przestano go słuchać. Panie ministrze, rozumiem, że jest takie zjawisko zohydzania wizerunku Jana Pawła II. Natomiast zastanawiam się, gdzie w tym zjawisku, w tym działaniu, w tym zohydzaniu wizerunku Jana Pawła II jest tolerancja, bo przecież środowiska lewicowe najprędzej mówią o
wolności wyboru. Spora część Polaków, większość Polaków wybiera właśnie wiarę katolicką i właśnie Jana Pawła II wybiera sobie na ten autorytet. To jak tutaj jedno ma się do drugiego, bo to mnie bardzo zastanawia. Dla tego projektu lewicowo-liberalnego charakterystyczne jest właśnie odwracanie znaczeń słów, że słowa przez nich wypowiadane znaczą dokładnie coś odwrotnego. Jak oni mówią o tolerancji, okazują się najbardziej nietolerancyjni wobec własnych przeciwników politycznych, ideowych, z projektami dezawuowania, ale a nawet wsadzania do więzień za głoszenie poglądów, które nie są zgodne z tą ideologią. Cenzurowania również treści, na przykład książek, dezawuowania czy nawet zakazywania głoszenia fragmentów Pisma Świętego, Biblii, bo są niezgodne z ich poglądami. To widzimy w różnych miejscach świata zachodu i to jest charakterystyczne dla tej ideologii, że mówiąc jakieś szczytne hasła, używając szczytnych pojęć, myślą dokładnie odwrotnie. Tak jak w przypadku tej tolerancji. Oni są najbardziej nietolerancyjnym dzisiaj środowiskiem w cywilizacji Zachodu. Panie ministrze, profesor Jan Żarn powiedział, że atak na Jana Pawła II przypomina esbeckie metody. My jesteśmy w takim czasie prekampanijnym, natomiast niektóre środowiska już próbują zbijać ten polityczny kapitał. To znaczy, że lewica w taki nietolerancyjny sposób będzie chciała podwyższyć sobie wynik wyborczy, atakując Jana Pawła II, mówiąc, że Jan Paweł II tuszował pedofilię w kościele. Przecież to Jan Paweł II rozpoczął bardzo poważny proces, ale też bardzo poważny proces spisywania na nowo prawa, ale również ustanawiania zasad w Kościele. To on rozpoczął ogromną dyskusję na temat tego, że powinny być dużo poważniejsze kary dla osób, dla pedofili w sutannach. To on o tym otwarcie mówił. Dlaczego to nie jest zauważone przez właśnie te niektóre środowiska? Ci, którzy chcą, oczywiście zauważają. Ci, którzy są rzecznikami prawdy, oczywiście to zauważają. Natomiast dla ideologów lewicowo-liberalnych to ta prawda nie ma znaczenia. To jest po prostu jeden z instrumentów do brutalnej walki politycznej, do zniszczenia siły, można powiedzieć, przedpolitycznej, jaką jest chrześcijaństwo, Kościół rzymskokatolicki. Bo ludzie kierujący się tymi wartościami bardzo często zasilają środowiska polityczne inne niż lewicowo-liberalne i dlatego to jest właśnie obliczone również na pewien efekt wyborczy. I można powiedzieć tak, te wybory będą między innymi też o tym, bo mówimy, że to będą najważniejsze wybory od 1989 roku. Ja się z tą tezą zgadzam z różnych względów, ale będą między innymi również o tym, czy po zwycięstwie sił lewicowo-liberalnych będą tego typu próby uchwał jak w Bydgoszczy, że radni Platformy Obywatelskiej sprawdzali, czy można odebrać tytuł honorowego obywatela miasta Bydgoszczy Janowi Pawłowi II. To będą wybory o tym, czy będą znikać z naszych ulic nazwy ulica Jana Pawła II, pomniki Jana Pawła II i tak dalej. To jest nie tylko obsesja, można powiedzieć, ideologiczna, to jest też pokazywanie, że są środowiska polityczne w Polsce, którym uwiera gorset polskości, bo polskość jest nierozerwalnie silnie związana z wartościami chrześcijańskimi, z tradycją Kościoła rzymskokatolickiego, właśnie z takimi postaciami jak Karol Wojtyła czy Stefan Wyszyński w XX wieku. A ci, którym ta polskość uwiera, bo mają jakieś kompleksy, uważają, że to jest w gruncie rzeczy nieszczęście, że się Polakami urodzili i ciągle forsują pedagogikę wstydu narodowego, będą w tego typu autorytety uderzać, bo widzą też, że Polacy od 30 lat pytani o to, kto jest najwybitniejszym Polakiem w tysiącletniej historii, odpowiadają niezmiennie Jan Paweł II. Panie ministrze, internet, przygotowując się do tej rozmowy, oczywiście przejrzałam internet i całą masę różnych
wytworów, przez które zrobili internetowi trolle. Internet jest pełen niestety obrazków wyśmiewających, różnych materiałów filmowych, wyśmiewających wręcz Jana Pawła II. Jan Paweł II jest osobą świętą. Czy powinno się zaostrzyć na przykład właśnie kary, które, nie wiem, prawo karne względem osób, które szargają imię Jana Pawła II? Pamiętamy też z lewicowych środowisk takie występy osób, które na przykład obrażały uczucia religijne, niszcząc, wyśmiewając Matkę Boską, była też profanacja mszy świętej, a teraz też jest takie bardzo często wyśmiewanie Jana Pawła II, przedstawianie go w bardzo wręcz obrzydliwych sytuacjach. Można zmontować wszystko tak naprawdę, jak ktoś ma takie zdolności. Powinniśmy, państwo powinno ścigać takie osoby i wymierzać im karę, czy nie? Mówiliśmy jeszcze parę minut temu o tym, że to jest charakterystyczne raczej dla środowisk lewicowo-liberalnych, że oni wymyślają już różnego rodzaju zapisy kodeksu karnego, żeby walczyć z poglądami im nieprzyjaznymi czy przeciwnymi im. Ja reprezentuję inne środowisko i jestem raczej zwolennikiem bronienia prawdy w ramach debaty publicznej. Ale oczywiście są pewne granice, one są zapisane również w polskim prawie. Na przykład właśnie takiego ofensywnego obrażania uczuć religijnych. To jest materia bardzo delikatna przecież i dlatego jest opisana w polskim prawie. No, pamiętamy też te działania środowisk LGBT, prawda, podczas różnych strajków. To też mam na myśli. No, tam nie ma tolerancji, panie ministrze. Więc oczywiście wymiar sprawiedliwości powinien w tych sprawach reagować, ale przede wszystkim skupiajmy się na bronieniu prawdy w debacie publicznej, bo ona moim zdaniem i tak się obroni. Moim zdaniem ci projektanci tego hejtu i tej nienawiści i ci, którzy podcinają korzenie naszej cywilizacji, prędzej czy później przegrają, bo moim zdaniem jednak prawda z fałszem zawsze wygrywa. Panie ministrze, ale też środowiska lewicowe i nie tylko lewicowe, bo są też niektóre, są przedstawiciele różnych ugrupowań, na przykład również i Platformy Obywatelskiej. To jest dla mnie środowisko lewicowe, to jest to samo. Ale nie tylko. Mówią, że dzisiaj problemem jest to, że Kościół nie jest elementem niezależnym od polityki, że polityka nie jest niezależna od Kościoła, że to jest wspólna zależność, że trzeba odłączyć te dwie płaszczyzny. Jak pan minister odpowiada na takie zarzuty, że Kościół za bardzo angażuje się w politykę w Polsce, albo polityka za bardzo w działania Kościoła, albo też politycy sponsorują Kościół w Polsce? To nie jest prawda. Kościół rzymskokatolicki jest instytucją ponadpolityczną, przedpolityczną, a nie polityczną, nie, zwłaszcza w rozumieniu partyjnym. Takie tezy głoszą ci, którzy do kościoła nie chodzą, którzy opowiadają jakieś bajki o tym, że rzekomo za ambon wygłasza się wyłącznie polityczne kazania. Ja jestem przedstawicielem Kościoła, ja chodzę na msze święte dosyć regularnie w różnych miejscach w Polsce, bo na tym moja praca polega, że muszę być w różnych miejscach w Polsce i korzystam z różnych mszy świętych w różnych miejscach w Polsce. I proszę mi wierzyć, ja nie słyszę praktycznie nigdy żadnych kazań o charakterze politycznym. To jest po prostu fałszywa narracja. Natomiast być może tak się wydaje politykom lewicowym, że Kościół jest uwikłany w politykę, bo widzą bardzo często na przykład w nawach kościelnych wierzących polityków, katolików, którzy uczestniczą we mszach świętych, bo to jest ich potrzeba, bo są ludźmi wierzącymi. I wtedy mają nagle takie skojarzenie. Na uroczystościach, również państwowych, gdzie się też odbywają przed tymi uroczystościami msze święte, no ci politycy lewicowi nie przychodzą, przychodzą politycy prawicowi. Cóż ja na to poradzę? No i wtedy mają w związku z tym takie skojarzenie, że jest jakiś związek polityczny między Kościołem a środowiskami politycznymi. Ale takiego związku nie ma. Kościół jest dla wszystkich. I nie chce się wiązać z żadną instytucją polityczną, a tym bardziej partyjną, bo jego misja jest skierowana do wszystkich, również do zagubionych,
a zwłaszcza do grzeszników, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. To, że jako, że jesteśmy jeszcze w temacie tych też i kampanii wyborczej i wyborów, to ostatnie pytanie w tym wątku. Dzisiaj politycy opozycji mówią, że PiS będzie chciał w kościołach stawiać urny wyborcze, w kościołach przeprowadzać albo pod kościołami wybory, bo tam będzie elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan minister na to odpowiada? No to jest oczywiście kompletna bzdura. No nasza zmiana kodeksu wyborczego zmierzająca do tego, żeby było nieco więcej punktów wyborczych w mniejszych miejscowościach, ma ułatwić uczestnictwo czy większą frekwencję w tych wyborach i danie szansy do uczestnictwa w tych wyborach, bo z frekwencją w Polsce nigdy nie było najlepiej. I oczywiście w poszczególnych miejscowościach tych mniejszych będziemy szukać właściwych miejsc do stworzenia punktów wyborczych, ale na pewno to nie będą kościoły. Panie ministrze, dobrze, to teraz przejdźmy do tematów również związanych z naszą kulturą. Przyszła może władza, zobaczymy jak pójdą wybory, natomiast są politycy, którzy mówią, że jeżeli wygrają wybory, to będą chcieli między innymi likwidować takie instytucje jak Instytut Pamięci Narodowej. Zastanawiam się, jak pan widzi kwestię budowania Muzeum Historii Polski, skoro potencjalnie przyszła władza będzie chciała zamykać takie instytucje, które mówią o historii Polski. Platforma Obywatelska, bo to ona te hasła głosi, nie ma żadnego pozytywnego programu dla Polaków, natomiast jest partią likwidatorską. Ona zapowiada nie tylko likwidację Instytutu Pamięci Narodowej, jakby prawda o polskiej historii im przeszkadzała, to bardzo ciekawe. Może ze względu na sojusz z postkomunistami, właśnie tacy gorliwi są w tej sprawie. Chcą likwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne, to bardzo ciekawe, bo właśnie mamy szereg afer korupcyjnych w najwyższych czynnikach władzy Platformy Obywatelskiej i najwyższych funkcjonariuszach tej partii od lat i nawet w ostatnich również tygodniach. Chcą likwidować TVP Info, bo jest stacją, która też opowiada często prawdę o ich środowisku politycznym i o ich w cudzysłowie zasługach, kiedy rządzili. Więc no to też prosty mechanizm. Jeżeli coś nam uwiera, przeszkadza, no to likwidujemy. Więc taki jest program Platformy Obywatelskiej jako partii likwidatorskiej. Z Muzeum Historii Polski jestem spokojny. To jest inwestycja już bardzo zaawansowana i we wrześniu budynek oddany do użytku. To jest najdroższa inwestycja w historii miasta, który i dziedzictwa narodowego. Największe muzeum historyczne, 44 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. I będziemy już pokazywać we wrześniu artefakty, które to muzeum zdołało w ciągu 17 lat swojego istnienia już zebrać, które w przyszłości znajdą się na wystawie stałej, żeby się po prostu pochwalić, co mamy w tym muzeum. I zaczniemy też instalację właśnie wystawy stałej, co też musi trochę potrwać, bo wystawa stała to jest taka architektura w architekturze. Wewnątrz dużej architektury trzeba jeszcze dodatkową architekturę zbudować. To jeszcze trochę potrwa, ale tego już nikt nie zatrzyma, nikt nie zlikwiduje. To jest po prostu budynek, to jest instytucja 17 lat istniejąca i już mająca wreszcie własną siedzibę. To jeszcze zapytam o to dofinansowanie z Unii Europejskiej. 258 milionów euro to ogromne pieniądze. Niektórzy politycy Platformy mówią, że to są za duże. Kto będzie kontrolował te wydatki z Unii Europejskiej, że powinna być... Jakaś... Pani redaktor, jest niestety fałszywa teza w tej informacji. Muzeum Historii Polski jest budowane wyłącznie z pieniędzy polskich podatników, wyłącznie z budżetu państwa. Żadna Unia Europejska ani euro nie dołożyła do tej inwestycji. To, o czym pani mówi, to jest zatwierdzenie przez Komisję Europejską pomocy publicznej na budowę Muzeum Historii Polski, czyli właśnie tych polskich pieniędzy w kwocie, którą pani podała, bo rzeczywiście to muzeum będzie kosztować, mamy założenie, że około 750 milionów złotych, ale prawdopodobnie ze względów inflacyjnych ta kwota dojdzie do około miliarda złotych, zwłaszcza z wystawą stałą. Więc jeszcze raz podkreślam, Unia Europejska żadnych pieniędzy na to muzeum nie dała, tylko zatwierdziła pomoc publiczną, bo to trzeba takie mechanizmy przeprowadzać, która to pomoc oznacza finansowanie tego muzeum wyłącznie z budżetu państwa polskiego.
To moje ostatnie pytanie, ale politycy Platformy mówią, że chcą kontrolować takie wydatki i takie inwestycje. Dopuszcza pan taką możliwość, czy nie? Bo politycy mówią, my chcemy kontrolować, na co są wydatkowane konkretnie, jak te projekty idą, bo PiS dzisiaj buduje i tworzy własne imperia, a my nie wiemy, na co idą te pieniądze. To jest element już tej politycznej kampanii, taka narracja? Platforma nie potrafiła niczego zbudować, bo nie miała pieniędzy, bo jej pieniądze wyciekały w ramach afer VAT-owskich czy mafii paliwowej. I kiedy oddawała władzę, miała niecałe 300 miliardów złotych w budżecie państwa, a my mamy już ponad 600 miliardów złotych w budżecie państwa, bo żeśmy te patologie ukrócili. I dlatego mamy pieniądze na ważne dla Polaków inwestycje. A Muzeum Historii Polski jest bardzo ważną inwestycją, bo to aż dziwne jest, że naród, który tak żyje własną historią i ma tak ciekawą historię, nie miał dotąd Muzeum Historii Polski. To był po prostu wstyd i my ten wstyd niwelujemy. Natomiast kontrole oczywiście odbywają się nieustannie, zarówno ministerialne, jak i Najwyższej Izby Kontroli. I wszystko w tej inwestycji przebiega prawidłowo. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, był państwa i moim gościem. Dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję, miłego dnia życzę. A już za chwilę Marta Kubiak i Karolina Pawliczak będą państwa i moimi gośćmi. Do zobaczenia.